Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Bartek z tej stronki, sobota, spóźna sobota. Coś tam Gonikota. kota. Dobra, może nie będę lepiej rymował, bo to mi nie wychodzi, zdecydowanie nie. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy prostą rzecz, albo nie tak prostą. Jeden z moich widzów, naszych widzów, tak? Pozdrawiam cię, panie, gorąco. Zapomniałem jakąś tam ksywę. Pytał się o poradnik malutki, jak zainstalować Fedorę 41, bo tam są problemy małe w instalatorze. No są małe, chodzi tu dokładnie o podział dysku twardego. Ja Wam się pokażę jak tą fedorkę zainstalować ręcznie, czyli manualne partycje będziemy robić na jednym dysku, tak i na dwóch dyskach ewentualnie. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Miłej soboty, trzymajcie się gorąco pozdrawiam. No i mamy tutaj kompa, akurat wam to pokażę na virtualboxie, ale to myślę, nie ma wielkiego znaczenia. Popatrzcie się, fajny trik, tutaj sobie klikamy i możemy mieć 2,56 MB VRAMu tak zwanego, tak? Dodatkowo co widać albo może nie widać. Mam tutaj dwa dyski, jeden dysk jest 55, a drugi jest 15 GB. Specjalnie tak zrobiłem, będą takie dwa poradniki w jednym. Odpalamy to i widzimy, że już w instalatorze. Okej, okay. język polski by nas interesował, tak? Przeważnie. Jak ktoś ma ochotę może wrzucić sobie coś innego jak najbardziej, next, tutaj, tak, no i teraz to będzie taki podwójny poradnik, powiem to tak. Ja tu mam dwa dyski twarde, ale pierwsza część poradnika będziemy robić na jednym dysku, a w drugiej części tego poradnika zrobimy na dwóch dyskach sobie taką małą mieszankę, tak. Na razie jeden dysk, jeden dysk całkowicie od zera. Dysk całkowicie od zera, btrfs nie interesuje mnie, ja wiem, że jest bardzo fajny, wspaniały system plików i w ogóle, ale ja nie chcę. Nie, nie chcę. Ja chcę zwykłe X4 i tak będę to robił. Miejsce jak widać mamy tutaj po o miejscu 15 gigabajtów max wszystkiego. rzeczy, rzecz jeżeli mamy starszego kompa poniżej nie wiem, 2014 albo 2013 roku z tak zwanym tylko włącznie wyłącznie BIOSem to robimy tutaj tak zwaną partycję boot. Osobna partycja boot, fajnie byłoby to zrobić, powiem to tak Jeżeli macie kompa, tak jak ja tutaj mam Maszynę wirtualną UEFI emulowaną To wybieramy sobie boot UEFI, to jest wymagane Pojemność, nie wiem, 700 MB dla UEFI spo, To i tak jest chyba za dużo, delikatnie mówiąc Dajemy sobie OK, tak To mamy 700 MB, SDA1, tu jest bla 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 Możemy sobie etykietę mu nadać Nie wiem, FED, FED boot, tak boot możemy sobie tutaj zrobić, ewentualnie furt boot, resztę rzeczy zostawiamy, chyba że chcecie sobie szyfrowanie robić, i tak dalej. Ale nie szyfrujcie partycji EFI raczej, tak? to jest średni pomysł, powiem to tak. Możemy dać sobie zaktualizować ustawienia. OK, next. No i teraz partycje. Główna partycja, tak zwany root. Partycja slash root. Tutaj jest głównie system. System, jego biblioteki, jakieś tam inne dziwne rzeczy. Tutaj są ładowane również programy, które są instalowane, tak? Te programy dodatkowe typu, nie wiem, Resolve, jakieś inne takie rzeczy są instalowane na tej partycji. Rozmiar tej partycji. Ja bym proponował 20 giga, około, żeby mieć święty spokój. Jeżeli używacie jakiegoś tego, wiadomo, że przynajmniej 30, ale pedorka 20 spokojnie wystarcza, tak? To dajmy sobie, jako że mam tutaj limit, niestety, to mogę sobie dać, nie wiem. 10 GB, wy możecie dać tam TGS, tak tylko 10G proponuję wpisać, żeby to było w gigabajtach, a nie w megabajtach. Ok, zostaje nam 4,32. Teraz możemy sobie tutaj zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, co robimy, na pewno robimy HOME. To jest katalog, znaczy to jest dysk. Trudno wytłumaczyć całkowicie, jakby ktoś nie kumał zero tematu, nie? Ale tu macie pliki użytkownika, po prostu macie dokumenty, grafikę gry ze Steama, nie wiem, flatpaki, inne takie pierdoły, swoje pliki konfiguracyjne. Dlatego polecam zawsze zrobić home'a osobnego, bo w razie reinstalacji systemu jest to dużo prostsze, żeby to wszystko przywrócić, tak. Instalujecie wtedy tylko główny system Naruto, dodajecie użytkownika, zaznaczacie tutaj po prostu zamontuj home jako mój osobny dysk home, tak, czy partycję home i jest spokój, po prostu, mi to zostało 4 GB, no to powiedzmy, że dam 2 GB całe na mój home. Normalnie na home dajecie, ile wlezie, powiem to tak, to jest moje zdanie, nie? No i dodatkowo robimy sobie swapa, albo nie robimy swapa, to już zależy, swap to jest oczywiście plik wymiany. Zasada jest ogólnie taka, jeżeli macie, powiedzmy, 8 GB RAMu, i chcecie mieć tak zwaną hibernację, czyli usypianie komputera z, z hibernowanie. nie będę tego tłumaczył już, to dajecie sobie 10 GB. Jeżeli macie 16 GB ramu, to robicie 18 GB pliku SWAP. Albo na partycji, albo możecie to w pliku normalnym robić, tak. To już naprawdę zależy, jak leży i tak dalej, i tak dalej. Dajmy sobie tak, dajmy sobie SWAP. Warnie musicie osobno robić, to jest inna bajka do zabawy na serwerach, to można kombinować, ale tu po prostu nie ma to sensu najmniejszego, aż takie rozdzielanie partycji, bo to nie ma po prostu sensu. No, no nie ma, po prostu nie ma. Swap jest, wszystko jest, jest ok. SDA1, 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 SDA1 Home jest ok. 400 MB nam zostało. Dobra, no to dajemy sobie gotowe. I system pokaże nam, co tutaj ewentualnie zrobi. przepatrzcie to jeszcze dwa razy, czy na pewno wszystko jest ok Zaakceptuj zmiany i mamy święty spokój. Dobra, przechodzimy do drugiego, drugiej części poradnika, teraz na dwa dyski. No to teraz wyższa szkoła jazdy trochę, czyli mamy dwa dyski, tak? Jesteśmy bogaci, firma nas sponsoruje, mamy świetnego partnera na, na YouTube na przykład, tak? Dostaliśmy dwa dyski, 500 terabajtów albo coś tam jeszcze i tak dalej, koniec łygupów lecimy, konfiguracja oczywiście niestandardowa gotowe, pamiętajcie zaznaczcie obydwa tak, bo nas dwa będą interesowały BTRFS nie, nie jestem zainteresowany powiem to tak miejsce dostępne, mamy razem razem, max mamy tutaj 70 giga, ok no to lecimy z tematem, czyli punkt montowania standardowo, boot ufi tak, już nie będę powtarzał 700, tu na, naprawdę nie, nie dajemy dwa razy więcej nie ma to najmniejszego sensu Zobaczmy sobie, gdzie on to nam przypisał SDA, tak? Na pewno jest SDA wybrany. dobrze jest, tak. Nazwa SDA1. Dobra, czyli nasz podstawowy dysk twardy, tak? Teraz dajemy sobie DRUTA, czyli partycję systemową. DRUT albo root. I ona ma mieć ile tam mam? Pierwszy dysk ma? 15 GB, nie? Czyli nam. Tak jak mówię, wy dajecie sobie, nie wiem, 20 na przykład, tak? Ok, dodaj punkt montowania. No, i teraz trzeba zobaczyć, bo on tu coś popierdzielił trochę, mianowicie dał mi SDB, przypisał to do drugiego dysku, ale ja nie chcę do drugiego dysku, ja chcę to mieć na pierwszym dysku. W Linuxie, w Linuxie jeżeli macie urządzenia na SATA, są to nazwy SDA, SDB, SDC, SDD i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak jak w Windowsie macie F i to XA, tak w Windowsie jest to SDX, jak to się mówi, tak. Ja chcę mieć to na dysku SDA, bo na dysku SDA to powinno mieć. Zaktualizuję ustawienia. No i coś nam się wypierdzieliło, tak? Piękny, fajny jest ten instalator, podoba mi się. Niemożliwa konfiguracja. To zrobię to jeszcze raz. Ten się instalator wywalił. Jak zrobiłem dokładnie to samo, teraz to jest dobrze. No cóż, instalator Fedory chyba nie był idealny nigdy. E, dobra, SDA, to sprawdzajcie to, na czym to stoi, tak? Żeby nie było potem masakry małej. E, dodatkowo robimy sobie tutaj Home, czyli katalog domowy. Żądana pojemność, mam 56 GB, bo widzę to tutaj, tak? To dajemy sobie 50 GB. Ciekawe, czy się znowu wyrąbie. OK. No, i przyjął mi to na SDB1, czyli jest ok, i teraz jest to na drugim dysku. Tak, na tym drugim ładnym dysku. Jeżeli będziecie przydzielać i Wam się to wywali po kliknięciu aktualizacji ustawienia, to dajcie to jeszcze raz, bo jak widać, teraz to już jest w porządku. Czyli, tak, system root na pierwszym dysku, boot na pierwszym dysku i katalog home jest na drugim dysku SDB. Oczywiście możemy tu wybrać sobie system plików, jaki chcemy. Ja wolę X4 po prostu, bo jestem go pewny. Możemy słapa sobie tutaj zrobić. Plik wymiany, znaczy nie plik, tylko partycje wymiany. Jak ktoś C, no nie wiem, jak co kto lubi. Ja tutaj dam 6 GB, tak? 6 GB. Już to tłumaczyłem chyba w pierwszej części, jak to wygląda, nie? A się czasami przydaje nawet 2 GB, czasami może dupsko uratować, powiem to tak. E, Okej, okay, to mamy, to mamy, to mamy. Chyba wszystko mamy, tak? No 300 mega mi zostało, to już sobie można podarować. No i patrzymy, co tu jest TGS. Jeżeli macie dwa dyski na przykład, z czego jeden jest Windows, aby to instalujecie na drugim, to sprawdźcie to dwa razy naprawdę. Bo się możecie bardzo, bardzo zdziwić, powiem to tak, nie? Czyli usuwanie zda 1 z DB format, tablica bla 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 bla. bla Partycja boot UEFI jest zrobiona na SDA. Okay. Partycja domowa Home jest zrobiona na SDB. Wszystko zaakceptuj zmiany. Dziękuję. Rozpocznij instalację. Ogarnianie Fedory. Słuchajcie, jakiś kiedyś robiłem film, jak tam dodać fajne rzeczy do Fedory 40 chyba, tak, albo do 39? Tam 20 trików, robiłem coś takiego. Myślę, że można spokojnie zastosować 41, to już nie będę powtarzał tego samego w kółko, bo naprawdę duble to, to bez sensu trochę nie. Tyle, no mam nadzieję, że tym filmikiem pomogłem temu panu, który miał tam zagwostkę i to wszystko, no. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Bartek. Aha, dzięki za każde tegę, złapkowanie, wspomaganie i tak dalej. Podziękował, do następnego, cześć.